Święto Paschy to jest święto zadośćuczynienia za nasze grzechy, to jest święto odkupienia. Ale teraz chciałabym zwrócić uwagę na początku na trzecią księgę Mojżeszową, 16 rozdział. Kiedy Pan przemówił do Mojżesza po śmierci dwóch jego synów, Arona, którzy zmarli, gdy zbliżyli się do Pana. I co Bóg rzekł do Mojżesza? Powiedz Aaronowi bratu swemu, żeby nie wchodził o każdym czasie do miejsca świętego poza zasłonę przez wieko, który jest na skrzyni, aby nie umarł. Gdyż ukaże się nad wiekiem w obłoku. Co to znaczy? Kapłan, kiedy składał raz w roku ofiarę, on nie był i nie powinien nigdy. Moi drodzy, robić czegoś takiego żeby wchodzić do miejsca najświętszego poza zasłonę kiedy on chciał czas wejścia poza zasłonę ustanawiał sam Bóg tak samo czas zapowiedziany śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa był określony przez samego Boga pamiętacie wiele razy pan Jezus mówił w ten sposób do swoich uczniów Moja godzina jeszcze nie nadeszła. Czy tak mówił? Czyli jako Bóg, On zdajemy sobie sprawę, że jest wszechwiedzący, ale będąc posłuszny Ojcu do końca to jest druga rzecz wypełnił do końca wolę Ojca, a więc niczego nie zrobił. Przeciwko woli Ojca, również nie wykroczył ram czasowych. I tutaj Bóg mówi: Ty nie możesz wejść o czasie, kapłanie, do miejsca świętego poza zasłonę, który ja cię nie określiłem. A więc wszystko jest na słowo Pana w Królestwie Bożym. Kapłan, z tego co czytamy, on wchodził, aby złożyć ofiarę przebłagalną za grzechy Izraela. My czytamy, że zrobił to raz w roku. I tutaj jest analogia, że nowe przymierze moi drodzy, to jest daleko lepsze. Stare przymierze jest cieniem, zapowiedzią tego, co nastąpić miało w Jezusie Chrystusie wybawienie ludzkości. Jezus raz również, ale na zawsze złożył doskonałą ofiarę. I to, co czytamy w Słowie Bożym, powiedział, wykonało się. W związku z tym widzimy, że te ofiary, one jakby były zapowiedzią tego, co Bóg w osobie Jezusa Chrystusa, będąc Bogiem, Stał się człowiekiem, był 100% Bogiem, 100% człowiekiem. Stał się barankiem przebłagalnym. I jego doskonała krew, Boga krew, przebłagała nasze grzechy i winy. I jego sińcami i ranami zostaliśmy uleczeni. Jak to czytamy, wyglądało w w Starym Testamencie. Oto, jak będzie Aaron wchodził do świątyni. My czytamy. Z młodym cielcem na ofiarę za grzech i z barankiem na ofiarę całpalną. My wiemy, że ofiara całpalna zwierzę musiało być bez skazy. Ale my czytamy, że baranek Boży był bez skazy. On był niewinny. I widzimy kolejną analogię. I dalej czytam w czwartym wersecie: ubierze świętą lnianą tunikę i na ciele swoim będzie miał lniane spodnie. Opasze się lnianym pasem, nawinie sobie lniany zwój są to szaty święte obmyje najpierw swoje ciało wodą, a potem je wdzieje. Widzimy, że miał specjalny ubiór, żeby wejść do miejsca najświętszego. I to jest bardzo ważne, ponieważ my dalej czytamy tutaj w Słowie Bożym, że jest napisane, że kiedy On już wychodził z tego miejsca, to On zrzucał ten ubiór, aby ta chwała nie przeszła na innych. Ponieważ Pamiętajmy, że kapłan był przygotowany, aby wejść do miejsca najświętszego, bo inaczej dzwoneczek by zadzwonił i sznureczkiem by się go wyciągnęło z tego miejsca najświętszego. Ale w jakim stanie byli inni, którzy byli poza, chwała Boża, mogłaby ich porazić, co mogłoby skończyć się śmiercią, nawet. Tak? W związku z tym, My widzimy dalej. Potem przyprowadzi Aaron tego kozła, na które padł los dla ciała i złoży go na ofiarę za grzech. Zresztą, zastanawiałam się jeszcze nad wersetem czwartym: że najpierw kapłan obmyje swoje ciało. Dzisiaj Słowo Boże mówi do nas: Ono jest to samo i na wieki że w Efezjan. Że jesteśmy obmyci kąpielą wodną przez Słowo Boże. Amen. Ono nas poucza, że my codziennie mamy się obmywać kąpielą wodną przez Słowo Boże. Aby dlaczego? Aby być czystymi przed Panem, aby ciągle być w Bożej obecności. I tutaj dalej jest napisane, a potem przywdzieje ten strój. Strój najczęściej w profetyce oznacza namaszczenie. Więc żeby tak naprawdę nosić to brzemię namaszczenia pańskiego, my potrzebujemy być czyści przed Panem. Potem przyprowadzi Aron tego kozła, na którego padł los dla Pana i złoży go na ofiarę za grzech. Kozła zaś, na którego padł los dla Azazela. Ludzie się pytają wiele razy, co to znaczy Azazel. Oznaczy wielokrotnie bibliści mówią, upadły anioł. Lub coś, co jest nieczystego, lub demony, złe duchy, tak? Postawi żywego przed Panem, by nim dokonać przebłagania, a potem wypędzić go do Azazela na pustynię. Ja, moi drodzy, też przykład nieczystości, jako niektórzy tłumaczą Azazel. Potem weźmie nieco krwi i pokropi swoim palcem nad wiekiem ku wschodowi oraz przed wiekiem pokropi z tej krwi siedem razy swoim palcem. Wiemy, że liczba siedem jest pełnią doskonałością. Następnie zarżnie kozła na ofiarę za grzechy ludu, wniesie jego krew poza zasłonę i uczyni z jego krwią podobnie, jak uczynił z krwią cielca, pokropi nią ponad wiekiem i przed wiekiem. Co to znaczy? Kapłan bez krwi do miejsca najświętszego nie szedł. Jezus z powodu tego, że Jego krew została przelana, że On stał się barankiem przebłagalnym, zabitym, Jego krew, ona nam otworzyła drogę do miejsca najświętszego. Ty i ja dzisiaj nie musimy zażynać żadnego zwierzęcia. My nie musimy iść z krwią do Boga, żeby wejść do miejsca Najświętszego. Dzisiaj krew, baranka, ona cały czas już woła za nami, amen. Bóg stworzył nową, żywą drogę do miejsca najświętszego przez krew baranka, bo nie ma wejścia do miejsca najświętszego bez krwi. Czyli Jezus utorował nam drogę do miejsca najświętszego. Ale czy my całym sercem szukamy Boga, żeby wchodzić do tej obecności Bożej? Czy my do końca uznaliśmy wartość tej krwi i ofiary, która aż tyle nam daje? Tak dokona, następnie zarżnie. Kozła na ofiarę za grzech ludu i wniesie jego krew poza zasłonę i uczyni z jego krwią podobnie, jak uczynił z krwią cielca, pokropił nią ponad wiekiem i przed wiekiem. Z naszego serca winna wypływać cały czas modlitwa dziękczynienia za przelaną krew Chrystusa, że on już wszystko zrobił na krzyżu. Tak dokona przebłagania za świątynię z powodu nieczystości swoich synów izraelskich i ich przestępstw. Przebłagania za nas, którzy staliśmy się świątynią żywego Boga, i przebłagania za Jego Kościół, który jest świątynią Jego, spowodowanych wszystkimi ich grzechami. Tak samo też uczyni z namiotem zgromadzenia, który jest unik wśród ich nieczystości. A gdy skończy obrzęd przebłogania za świątynię, za namiot zgromadzenia oraz ołtas przeprowadzi kozła żywego i położy Aaron obie swoje ręce na głowie kozła żywego i wyzna nad nim wszystkie przewinienia synów izraelskich i wszystkie ich przestępstwa którymi zgrzeszyli i złoży je na głowę kozła, i wypędzi go przed wyznaczonego męża na pustynię. Słowo Boże mówi, że wyznany grzech Bogu, co on robi? On zapomina. Choćby wasze grzechy były czerwone, jak szkarła, staną się jak śnieg biały, jak wełna. One idą do najgłębszych głębin. Wiele razy wróg okłamuje nas. I wmawia nam, że zostało nam to nieprzebaczone. Ale jeżeli my skruszyliśmy prawdziwie swoje serce przed Bogiem, jest napisane skruszonym duchem: Pan nigdy sercem nie pogardzi. Potem wejdzie Aaron do namiotu zgromadzenia lniano płótno, które ubrał, gdy wchodził do świątyni, i tam je zostawi. A to będzie dla was wieczną ustawą w miejscu siódmym dziesiątego dnia tegoż miesiąca. Ukurzcie się i nie będziecie wykonywać żadnej pracy zarówno tubylec, jak i obcy przybysz, który osiadł wśród was. W tym dniu bowiem zostanie dokonane przebłaganie za was, aby was oczyścić. Od wszystkich waszych grzechów będziecie oczyszczeni przed Panem. Jest to dla was sabat, dzień całkowitego odpoczynku. Ukorzcie się w waszych duszach ustawa to wieczna. Święto paskie jest związane z odpoczynieniem w Bogu. Święto paskie jest związane z całkowitym ukorzeniem się przed Bogiem, uznając Jego ofiarę, uznając Jego panowanie nad naszym życiem, całkowite. A więc jest to miejsce refleksji, jest to miejsce medytacji, że moje życie nie ma sensu, gdyby i nie miałoby sensu, gdyby nie ofiara Jezusa Chrystusa. Będzie to dla nas wieczną ustawą, aby raz w roku dokonywać przebłagania za wszystkie grzechy synów izraelskich, i uczynił tak Pan. Jak nakazał możesz jak, jak, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Dzisiaj Jezus Chrystus to wszystko wypełnił w sobie. I kiedy przychodzi dzień Paschy, dni Paschy, kiedy przychodzą, czas Pasch, to jest czas dziękczynienia Bogu za wszystko, co już jest uczynione. Za zwycięstwo, które już mamy w Jezusie Chrystusie. Pamiętajmy, że kapłan wchodził w wspaniałej szać, ale w życiu Pana Jezusa pamiętamy, że nie było tak, jak było w przypadku kapłana. Kiedy on umierał, my wiemy, że to nie wyglądało tak wspaniale, jakby się mogło wydawać. Że o jego, moi drodzy, podarli suknię, o szatę, Losy, oni, moi drodzy, kładli. To było okropne, co, co Jezus Chrystus musiał przeżywać, przychodząc, te wszystkie rzeczy. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby zrozumieć, moi drodzy, że ten czas pasji jest związany z tym rokiem jubileuszowym. Ponieważ, zwróćmy uwagę na Ewangelię Łukasza, czwarty rozdział, dwudziesty werset. Tu jest napisane w ten sposób. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi. Powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, otworzywszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane. Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana czy zrok jubiluszowy: Czyli śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa daje przejrzenie. Wyprowadza więźniów na wolność, Jezus. Daje dobrą nowinę, że będziemy żyć i będziemy żyć wiecznie. To wszystko stało się w Jezusie: uciśnionych wypuszcza na wolność. Nas, którzy byliśmy uciśnieni, którzy byliśmy grzesznikami, którzy nie mieliśmy sensu życia. I zamknąwszy księgę, Oddał ją słudze i usiadł. Dlaczego usiadł? Usiadł to jest stan odpoczynku. To jest pokazanie profetyczne, że w nim wykonało się zbawienie, a jednocześnie on wypełnia, zwiastuje miłościwy rok pana, rok łaski, rok jubieluszu. Zwróć uwagę, to jest bardzo ważna rzecz. I teraz moi drodzy, tutaj słowo Boże mówi: "Na czym naprawdę ten rok jubileuszowy polegał? Otwórzmy teraz trzecią Mojżeszową 25 rozdział. Poświęcicie 50 rok i obwołacie w ziemi wolność od wszystkich jej mieszkańców. Będzie to dla was rok jubileuszowy. Wrócicie każdy do dawnej swojej własności i wrócicie każdy do swojej rodziny. Ja wierzę, że w Jezusie Chrystusie to się wypełniło. Ja nie muszę czekać 50 lat. Ja wiem, że w Jezusie Chrystusie rodziny mogą wrócić do siebie. Ja wiem, że. To, co jest napisane rokiem jubiluszowym, będzie dla Was ten pięćdziesiąty rok. Nie będziecie obsiewać i nie będziecie rządzić tego, co w ciągu tego samego roku wyrosło, i nie będziecie zbierać winogroń z nieobciętych w ciągu niego pędów, gdyż jest to rok jubiluszowy. Będzie on dla Was święty, lecz wprost z pola będziecie jedli jego plon. Co to znaczy? Niezasłużenie, bez pracy oni będą jedli. Z czym jest zbawienie? On jest z łaską. My nie zasłużyliśmy sobie na to. A więc ten miłościwy rok Pana jest rokiem łaski dla nas. Więc ten rok jubileuszowy, on wypełnił się w Jezusie Chrystusie. Każdy w roku jubileuszowym wróci, każdy do swojej własności. Że w Jezusie Chrystusie my mamy wolność, w Jezusie Chrystusie my otrzymujemy to, co wróg nam skradł. Lub chce ukraść. Amen. Ponieważ On za to wszystko umarł na krzyżu. Że my możemy korzystać z plonów, których myśmy nie sieli, z owoców, których myśmy nie posadzili. To jest Boża łaska, która w pełni objawiła się właśnie na krzyżu. I to na krzyżu to się wypełniło. Dlatego on powiedział, abym zwiastował miłościwy rok Pana. W innym tłumaczeniu rok jubileuszowy. Ale Wizajasza w prorokach czytamy. 61. Duch wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował Bogiem dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył ty, których serca są skruszone, aby ogłosić jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Aby ogłosił rok łaski Pana uwaga, i dzień pomsty naszego Boga. Abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Jezus nie mówi już o pomście. Bo Jezus jest barankiem przebłagalnym. On jest apogeum Bożego miłosierdzia, które się tutaj objawiało. Na scenie historii. Bo On to robił nie z pomsty, tylko On to robił z miłosierdzia, z miłości do nas. A więc On wypełnia to w sobie, na sobie. I mówi: Jest teraz nowe prawo, Boże prawo, że będziesz miłował Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy i swojego bliźniego, jak siebie samego. I dalej czytamy, moi drodzy, w słowie Bożym, dzieje Apostolskie 3:19, że odrodzenie, odkupienie, słowo Boże nas poucza, zawsze zaczyna się od przekonania przez Ducha Świętego nas o o sądzie i o Bożej Sprawiedliwości. Tu jest napisane w trzecim rozdziale, przeto upamiętajcie się. Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że jego Chrystus cierpieć będzie. Werset 18. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby zgładzone były grzechy wasze. Aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla Was Chrystusa, Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia rzeczy, o czym od wieków mówi Bóg przez usta świętych proroków swoich. A więc upamiętajmy się. Moi drodzy, czas paschy to jest czas, Badania swojego serca przed Bogiem, żeby nie było w nas całej żadnej przeszkody w przyjęciu Bożej łaski i Bożego miłosierdzia, które na nowo rozlewa się dla nas. Czytamy również w Słowie Bożym. Wyrósł bowiem przed nim jak latoroś, jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, zgadzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Słuchajcie, reakcja, jaka miała miejsce, to co przeczytaliśmy... W ewangelii Łukasza, to była różna. Ponieważ on na oczach wszystkich usiadł, oczy wszystkich były na niego wpatrzone i zaczął do nich mówić dalej. Dziś wypełniło się Pismo w uszach waszych. Jezus. Mówi o wypełnieniu Słowa. O wypełnieniu Bożej Woli na nim. I wszyscy przeświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z jego ust. I mówili, czyż ten nie jest synem Józefa? Moi drodzy, Jezus Chrystus odkupił nas z grzechu, ale Jezus Chrystus ustanowił miłościwy rok Pana. Rok jubileuszowy dla naszego życia. Amen. Że możemy teraz egzekwować wszystko to, co zostało nam zabrane. Że możemy korzystać z Jego łaski, nie zasługując sobie, bo albowiem nic nie możemy uczynić tak naprawdę bez Niego, albowiem wszystko od Niego pochodzi i wszystko, cała wdzięczność i uwielbienie ma pójść do Niego. Powstańmy. Nie bez powodu powiedziałam, że Jego wygląd nie był podobny do człowieka, ponieważ kiedy On składał ofiarę, był ogołocony ze wszystkiego. A była to największa ofiara, która została dokonana. Uniżył się, wyparł się z siebie, wypróżnił się do końca. I dlatego Bóg, ojciec, go wywyższył żeby dać Mu imię, które jest ponad wszelkie imię Jezus Chrystus. Mogę prosić grupę uwielbiającą. Właśnie na to imię zegnie się wszelki autorytet, wszelkie zwierzchności i panowania. Moi drodzy, zbezczyszczony nie wyglądał tak pięknie jak kapłan, który wchodził do miejsca najświętszego. I najważniejsza rzecz: kapłan nie dał się zabić, aby Jego krwią poświęcić i prosić o przebaczenie grzechów Izraela, ale Jezus Chrystus dobrowolnie dał się zabić jako baranek na wieki. I w ten sposób uznał do końca i wypełnił wolę Ojca, poświęcił siebie za Ciebie i za mnie. A teraz godzień jest baranek na wieki, aby w to święto pasy, który ciągle jeszcze trwa, żeby był uwielbiony z Twojego serca i z Twojego życia. Niech Was błogosławi Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen.